O, a my będziemy schodzić na śniadanie. Będziemy schodzić na śniadanie, ale zobaczcie, jakie piękne foteliki. Co nie zmienia faktu, że jest troszeczkę chłodno. Na korytarzu jest jeden. No i nie dadzą mi powiedzieć. Na korytarzu jest jeden czajnik. I schodźmy. Nie dali mi powiedzieć, gadali. Nic nie powiedziałam. A komineczek jest bardzo ładny. Ja w międzyczasie. No ale kuty świecznik na tym kominku to jest piękny. Smacznego. Bardzo dobre. Pyszne. Ja myślę, że będzie. Słuchajcie, jesteśmy po śniadaniu, aż w kurtce będziemy wychodzić. Co prawda mam u Grzegorza w aucie. Ciągle mi się... Dorota, poprawisz mi kaptur? Ciągle mi się... Dobra, dzięki. No, w każdym razie. Ale pokoik, no mówię, tak normalnie, sympatycznie. Zobaczymy. Czekajcie. Telewizor jest, na zlocie się nie przyda. Ręczniki, pościel fajna, o, opłata za pokój, nie pytajcie. Ten, łóżka, my mieliśmy dwuosobowe, to znaczy trzy osoby, dwie osoby spały. Szafka. Normalnie po ludzku, szafka. Słuchajcie, to jest stara stanica harcerska. On swoje wymogi ma, to na pewno. Jakieś tam pufy, jakieś tam krzesełka. Na pewno trzeba będzie wziąć czajnik i przedłużacz, listwę. No i tak normalnie, no jest prysznic, jest ręcznik, jest dupa Jasiu. No, także taka. Gry plan jest taki, że iż. Hello! Idziemy. No. Tutaj mamy, kochani, taki stary młyn. Tam za starym młynem jest źródełko życzeń. I tutaj będziemy robić medytację wody. Może otworzymy sobie krąg. Potem będą ogniska, ptaszek. Samochodów sporo. No, widać, ludzie znają to miejsce. Tutaj mamy już skałki, góry. Zawsze można zrobić też medytację ziemi. Także myślę, że będzie naprawdę zacnie i fajnie. No, warunki normalne, przeciętne, ale okolica sprzyjająca. I tutaj mamy, słuchajcie, jeziorko. Troszkę skute lodem, ja widzę. Tutaj młynki. Także fajnie. I bardzo bliżsieńko to źródełko życzeń, do którego zaraz dążymy. Tak to wygląda. Tak to wygląda, słuchajcie. Ja już mam, o, czapkę, szalik, rękawiczki i na źródełeczko, które jest bliziutko, także fajnie. No i ten stary młyn rewelacyjny. Ale to zimna zima. O, zobaczcie. Kiedyś tu i koło pewno młyńskie było i tak normalnie. Jeziorko piękne. Tutaj mamy wodę żeńską, a tam płynie potok. Woda męska. Skałki. Także blisko będzie bardzo ładnie. No tu już, o, słychać. Słychać. Super. Tutaj mamy taką dużą skałę.
superastą. O, rękawiczkę widać, sorry. A tutaj zejście do jeziorka. Do jeziorka, do strumienia. Także rewelacja. Bliziusieńko. Ja już naokoło nigdzie nie idę. Chociaż no dobra, pójdę. Następnym razem trzeba się sprostuła. Tam jakieś kultury. O Jezu. Ale mech piękny. Tylko... Wow, wow. Tutaj znajdzie się tą runę, to Adrian widział bachu, spełnione marzenia, spełnione życzenia. Jeziorka, tam jakie schody, taki amfiteatr tam jest. Super. Zima jeszcze w swoją siatkę. O Jezus, i zimne. Nie, ja to sobie zrobię tak po prostu. Ale jak tam wypływa, to pięknie. To źródełko bije. Stworzonka mają być, ale... O, jak wypływa. Źródełko. Zobaczcie, jak tam z tyłu są amfiteatra. Ale ciepła woda. Ciepła? Tak. Wiesz tak, że się tutaj stoi, że ci podam. Grzegorz robi manewra. Mięszasz? Jak ty tam już mięszasz? W tym źródle. Proszę. Tylko na chwilkę, że? Oczyszczanie nastąpiło. To jest źródło. Grześ jest naszym hero. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Ty już zrobiłeś, co chciałeś? Tak, już zrobiłem, co chciałem. Myślę, że bardzo słusznie, bo przy źródle spełnionych marzeń i życzeń to tak. To jak najbardziej. Bardzo. Tak? Bardzo się cieszę. Super, ja się nagle zrobiłam taka poważna przy tym tym. Tak jakoś powaga nastąpiła. Mimo pogody i tego, że... Tak. Tak, ale dziękuję. Ale i tak jest dobrze jak na... Co mamy? Koniec stycznia, tak? No. I nie jest tak jakoś mega, mega mroźno. O. Ja pomyślałam tak, medytacja ziemi, medytacja wody, bo mamy męską i żeńską. Tak. Medytacja ognia, a powietrze, no to jest wszędzie. Oczywiście. Więc fantastyczna sprawa. Tak. Nawet jeżeli to będzie, jest maj, tak? Będzie w miarę ciepło. Tych gałęzi do osiągnięcia. Tutaj masz naturalne skutki. Wystarczy, że kocyk coś i już można działać, tak? Można. Przy takim miejscu to jest... Po prostu... Samo się dzieje. Samo się dzieje, dokładnie. No. Tak. Miejsce oboje. Super. Lecimy. Dalej. Zwiedzać. Przyjmujesz pałeczkę? Przyjmuję pałeczkę. Tak. Tak, ja tu. Tędy idź, będzie lepiej. No może tak, faktycznie. Teraz tarot przy źródle powinnam zrobić. No to weź, bo ja... Ale wiesz co, trzeba go położyć tam, a ja muszę zrobić zdjęcie. Dobra, wymianka. Może dwie pary rękawiczek To dobrze, ja tutaj kipy dwa zarazem musiałem postawić. Tak? To patrz, na tych wniosłyśmy. Na wycieracz... na... Powiem wam tak, no chyba załatwiliśmy te... nocnagi z jedzeniem. Teraz jedziemy jeszcze do chłopaków na kawę. I potem do domu po prostu. Reszcie na reszcie. Zimno w piorun, ale w maju będzie fajnie, także mam nadzieję, że... Będziemy wszyscy zadowoleni, a tu można naprawdę popracować z żywiołami, więc tak właśnie będziemy działać. Pracować z żywiołami. Chłopcy zgodzili się na wykład. Grzegorz powiedział, że też będzie miał jeden wykład i na jedno wyjdzie. Chyba już? Ale zobacz, jak to wygląda przepięknie. Już, proszę. Aha, już masz, dobra. Tak, ale zobacz, to po prawo. No normalnie jak... Takie szerokie, duże gołąbie. Ale brzozy pięknie, takie do tego moje. A tam? To nie jest to? Nie. Nie. Muszę być pustelnie. Tak. Szukamy pustelni. Poszukiwaj pustelni. Zobaczcie, jaka piękna trasa. Trasa jest piękna.
A gdzie się ci pisze? To gdzieś na końcu. Tak, no pustelnia to raczej nie. A tu? Ja bym jechała prosto. Pustelnia. Pustelnia. A jest. Aha. Strzałka. A domeczek malutinki. No, śliczny. Pustelnia. No bo najczęściej poza. Wiedzący byli poza, nie? Wszyscy ich chcieli, ale wszyscy się ich bali, nie ale chcieli ich mieć. Ale ksiądz robił egzorcyzmy uzdrawiające. No w sumie na właściwe osoby, na właściwym miejscu. Tak, to pytanie, tak. Czy on to robi, bo tak. Ale o, pięknie. O, to jest punkt widokowy? Ale obłęd. No, kwitły jaśminem, tak wszystko na biało. Jest, jak za nami leci. Tu jacy strażnicy. No właśnie. Ale jak? I do piaskowca lepiej. Piek. O. A to nie tu? O. A może tu? Tu, tu. Gdzie są kościoły? To jest malutkie. To jest takie malutkie. Ojej, ona? A kościół jest tam. Aha, jest. Co to? To jest tam. Jeszcze. Ile tu ludzi? Jakoś. A tu na brzegu może się zatrzymie. Poczekaj, bo pan chce wyjechać. Czekaj. Jaki ładny głos. Ja wam prawdziwą mądrość. Jaki głośnik. Która prowadzi do zbawienia. Daj go pustelnia do ciała. Pustelnia Ducha Świętego. I poucza słowami Pisma Świętego. I pomaga wytrwać w pełni dobrych uczynków. Niech wam ukaże drogę pokoju, miłości i miłosierdzia. I kieruje wasze kroki ku sobie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Gabriel tam grzeszył, gdzie tu wilki? Ale jednak, bo ten pan potwierdził, że... No to... Wilka, albo to jak to ktoś inaczej nazwał jeszcze? Jenoty? Jenoty, o. A, ale jeny, czy... Jak wygląda jenot? To jest pod, no, pod ten... Pod, o, pod, pod tego. Nie wiem. Dziura troszkę. Kasia, masz interneta? Mogłabyś zobaczyć, jak jenota wyglądają? Przepraszam cię, ale...
jak wilki, to by było super. To ci pokażę, bo to zjelota ten. Moje zwierzę i także w czterech osobnikach naraz, to byłoby w ogóle wow. No właśnie. A jenot jak wygląda, czy to? Jenot. Ale tutaj zobaczcie, jaki sokół albo puszczyk na drodze. Sokół. Mm. Ale piękny. Miał dzioba, może puszczyk. Dzioba miał takiego długiego. A puszczyki mają krótkie czy długie? Krótkie. Krótkie, taki we w dół. Ładne. Ale to nie było to. Nie? Nie, no mówiłam, że rudy, oczywiście, że nie. No nie, to nie było to. To jest bardziej podobne do szopa klacza, prawda? Tak. A to było większe, to było psowate. To nie była zgraja psów, bo wielki, cztery takie identyczne, bez mała, takie same, to no, raczej to niekoniecznie. No to twoje zwierzęta mocno się pokazały. Wow, aż cztery. No. Teraz ponad cztery strony świata. Nie muszę, bo fopa jest jakiś naturalny. Naturalny. Dziękuję. Ale bo super. U nas nie, garnka zawsze były takie szpalone i zawsze o to walczyło, ale... Użytkowo ale musi przypalić, bo ludzie nie przypalają, nie wiedzą, bo to jest najważniejsze. Tak, tak. Przypalić. Bo ono daje wtedy taki spalony, ale no, musi być, ale ja wiem. Smacznego? Nie, cudownie.